Witam Was serdecznie, dzień dobry. Taki krótki dzisiaj materiał, można powiedzieć przy okazji, z takiego przejazdu w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu imieniem Krzysztofa Kluka. Jestem i pokażę Wam taką wystawę plenerową różnych maszyn, głównie leśnych, używanych w lesie, ale zobaczycie, jak one mocno różnią się, te uprawowe maszyny, od tego, co można spotkać w maszynach, wśród maszyn uprawowych, takich typowo polowych. Także miłego oglądania. Słuchajcie, maszyn tutaj jest sporo. Ja tak zacznę jakby od końca, bo co mnie najbardziej tu zaskoczyło. Deszczownia polowa, to produkcji czechosłowackiej. Ale co mnie najbardziej tutaj zaskoczyło, zobaczcie, nawet do deszczowni potrafili wyprodukować maskę. Więc to jest dbałość o detale. Silnik Slavia, to jest chyba ST120 symbol albo coś podobnego. Tutaj zdaje się, nawet ciekawostkę gdzieś taką wyczytałem, bo nie rozbierałem nigdy takiego silnika, że tutaj wycinek wału korbowego to jest, zdaje się, jeden z wycinków, bo tam wały były składane w tych czeskich silnikach. I tu jest jakby pojedynczy segment, a w silnikach wielocylindrowych było kilka segmentów. No i felgi cieniutkie, podobne do Zetora 25. Tu większość tych maszyn to są w ogóle sprzęty takie typowo specjalistyczne, jak podcinacz korzeni, sadzonek średnich, czy sadzarka leśna. To zobaczcie, wszystko jest dużo większe, mam wrażenie, te elementy, niż w sadzarkach takich do sadzonek, które znamy gdzieś tam z rolniczych maszyn. Tu akurat do sadzonek między innymi sosny. Tu jest bardzo fajne urządzenie, sadzarka leśna również, ale z lat 70. Ale zobaczcie, ile osób tutaj naraz musiało pracować. Widać po siedzonkach. Mamy 6 osób. 6 osób siedziało naraz i pewnie wesoło tutaj było na tej sadzarce. Zawsze jakieś rozmowy. Chociaż też skupienie, bo pewnie trzeba było tutaj cyk, 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 sadzonka po sadzonce, żeby nie pominąć żadnego elementu. Tu już zagraniczne sprzęty. Korowarka napędzana z womu, z wałka WOM, produkcji finlandzkiej. Zobaczcie, jak to w środku wygląda masywnie. Iluś tych przełożeń, tego wszystkiego. Pierwszy raz widzę w ogóle korowarkę w tej, tak nigdy nie miałem okazji zobaczyć. A tu z kolei też myślałem, że zagraniczny sprzęt. Natomiast to się okazuje, że to jest, tylko nie wiem w sumie, jak to było napędzane, ale to jest jakby rębarka tarczowa, ale produkcji, tutaj niech nazwa Was nie zmyli, ten symbol taki specyficzny, DVPA 100, Reszelski Zakład Przemysłu Maszynowego, czyli Reszel na Mazurach produkowana, z wyrzutem. Tylko powiem szczerze, nie wiem, jak to do końca było napędzane, czy to był jakiś wał. To musiałbym tutaj kustosza Marka podpytać, którego serdecznie przy okazji pozdrawiam. Akurat waga ciężka, pługi leśne, to moim zdaniem tylko chyba do gąsienicowych sprzętów, co też tamten szczególnie tak widać po tym wychyleniu na bok względem osi ciągnika tego lemiesza. Ale zobaczcie, jaki to jest format. Dla przykładu Wam przyłożę książkę zakupioną akurat tutaj, silniki stacjonarne. To jest format zbliżony do A4. I zobaczcie, jak to się prezentuje. Widać, że ta rama, tak rządziel tutaj, też trochę podobna do pługa tego ciąganego, ale no wszystko tu jest dużo masywniejsze. Wszystko masywniejsze. Tu jeszcze taki jakby pogłębiacz. Widać, że to też pospawane, bo pewnie porozrywane nieraz, no w ciężkich warunkach to pracowało. I tutaj też myślę, że to tylko i wyłącznie do gąsienicowych sprzętów, bo zobaczcie, jak jest wysunięte względem osi ciągnika na prawo ten korpus. I to jest akurat produkcja lata 70. w Polsce, natomiast tamten, tutaj tabliczka podaje, że pług specjalnej produkcji ZSRR. No i takie mniejszy przedsiewny pług leśny, czy raczej przesiewny, nie przedsiewny, który wyorywał bruzdy wraz ze spulchnieniem
widzicie, z takim specyficznym korpusem. No ciekawostka. Brona z takim fajnym, ciekawym dociskiem hydraulicznym. Też polska, ale nie spotkałem się z taką broną. Tutaj też jakiś opielacz do upraw i korowarka. Korowarka też ciekawe urządzenie. Nawet nie wiem, jak to było montowane do ciągnika. Pewnie na podnośnik. Natomiast no, zużycie tutaj energii musiało być spore przy tym sprzęcie. Tutaj dalej mamy siewniki leśne. Famat polska, spaczkowa. Prawdopodobnie tam w Famadzie też produkowali do dzików przyczepy. Albo do dzików, albo do C308. No generalnie to są podobne sprzęty, ale też gdzieś mi się obiło uszy, bo ja jak dotąd myślałem, że tylko w Hajnówce produkowano te przyczepki. A gdzieś tam ktoś wrzucił w internecie właśnie tabliczkę, że również Famat, na naszym forum, na które zapraszam. forum.retrotraktor.pl. Tam właśnie była dyskusja i że to Famat również produkował, jak dobrze pamiętam. Tutaj również siewnik szkółkarski na takich kołach jak jakieś Saksonie. Nawet nie wiem, jaki to jest rozmiar opon, ale rozmiar opony 4x36, 4 płótna rolnicza, czyli to jest polska jednak opona. Tegum chyba. Myślałem, że to zagraniczne tylko takie były. I tutaj właśnie jest Hajnowski Zakład Przemysłu Maszynowego Leśnictwa Hajnówka i to jest ta firma, o której wspomniałem wcześniej, że produkowała przyczepki T800 do dzika. Tutaj też siewnik leśny. Widzicie, jakie te elementy dużo większe. A tam z kolei coś, co przypomina kopaczkę do ziemniaków, to jest wyorywacz do sadzonek. Też Famat paczków, 84 rok. I zobaczcie, jak w tych polskich maszynach wykorzystywano i dobrze. Były takie zunifikowane elementy, jak na przykład widzicie, koła tutaj od 40 zastosowane w tym wyorywaczu. Tam wcześniej też jakieś siedzenia, te miski od siedzeń bardzo popularnych, czy konnych, czy w traktorach. No, konstrukcja podobna trochę do właśnie do kopaczki elewatorowej do ziemniaków, tylko dużo większa. Tu miejsca na skrzynki pewnie. Obsługa stała na pomostach i do skrzynek te sadzonki wkładała. Tutaj kultywator, unia, to już jakby mniej, tutaj jakby mniej unikatowy, że tak powiem, sprzęt. No i wyciskacz szczelin, to akurat duńskie maszyny. I do kompletu zaciskacz szczelin. To też do sadzonek chyba się umieszczało sadzonki w tych szczelinach i potem po umieszczeniu ich dalej się zaciskało. No i pługi, mechaniczny pług leśny, tam jest konny, znaczy mechaniczny w sensie ciągnikowy, później konny i tam konne maszyny, nawet jest na końcu jeszcze coś w stylu takiego głębosza, pogłębiacza. Tutaj w ogóle jest świetny klimat w tym muzeum, wszędzie są takie stare chaty, naprawdę klimat jest super. A to już jakby sprzęt bardziej z naszego podwórka i to dosłownie, bo jest to pług PZ1, tylko w wersji A. My mamy akurat PZ1 bez literki A, czyli do Zetora. To jest bardziej wersja do Ursusów 25, 28, 30. Czym on się różnił? Różnił się przede wszystkim wieżyczką. U nas ta wieżyczka jest taka w kształcie prostokąta, a nie takiej literki A jakby, czy odwróconego Y. Jest wyższa. No i średnica tych czopów, na które się nasuwają łączniki dolne, to tutaj są grubsze nieco. Zetor miał troszkę cieńszą, inna kategoria po prostu. Wtedy to nie było tak wszystko znormalizowane w pełni. Tutaj tylko widzę, są odkładnice chyba dorobione i lemiesze na pewno. Ale tak to wyglądało. Rama generalnie to wszystko jest bardzo podobne, czy w PZ1, czy PZ1, a jak nie identyczne, jeśli o to chodzi, koło i tak dalej. Tutaj właśnie różnice są tylko w tych wieżyczkach i tym wałku tutaj giętym, na który się zakłada te cięgna, bo średnice tych stworzni są inne. Tu kierat z fabryki Kraj Kutno, czyli taki silnik, że tak powiem, napędowy na bazie koni do różnych maszyn. Tam dalej walec łąkowy. Tutaj rozsiewacz, którego takiego nigdy nie widziałem. Rozsiewacza chyba tylko w Szereniawie, ale tak w użytku, w sensie, żeby ktoś miał, to nie widziałem. Ziemowit. I maszyna, która w ogóle zasługuje na osobny odcinek, czyli to jest
pług. No nie do końca pług, pługofrezarka tak naprawdę. Podobna nazwa jak pługi te do śniegu, frezarki. Widzicie, tutaj macie jakby brakuje lemiesza, ale to jest lemiesz i tak jakby wycinek odkładnicy i dalej jest taki wirnik z takimi nożami. Były wersje chyba 2- i 3-skibowe albo 1- i 2-skibowe. No teraz nie chcę Wam tutaj wprowadzić Was w błąd. Natomiast no, generalnie biorąc pod uwagę zapotrzebowanie mocy, to taki 2-skibowy jakby, tak jak tutaj widzimy, taka pługofrezarka 2-skibowa, no to była przeznaczona do ciągnika, który normalnie współpracował z reguły z 3-skibowym pługiem tradycyjnym, takim zagonowym na przykład. Także, no bo to wiadomo, że oprócz tego, że uciąg, to jeszcze napęd tego frezu. Tutaj brakuje, zdaje się, na pewno brakuje tej przekładni, pod tą pokrywą powinien być napęd na paski, ale no to sporo mocy zabierało. Zresztą w tabliczce też tutaj jest umieszczona informacja, że uprawa przedsiewna gleb średnich i ciężkich i moc między 30 a 50 koni, czyli tak jak mniej więcej właśnie do 60, powiedzmy popularnie, to powinien być taki właśnie pług, a nie 3-skibowy, bo wydaje mi się, że to jednak 3-skiby też były. No i coś też z naszego podwórka dosłownie, i to już konkretnie takie samo, tylko tu bez korbki brakuje. To jest pług, chociaż on taki jakiś delikatniejszy się wydaje od naszego, może to złudzenie. Mamy mniejsze podwórko, to wszystko się automatycznie wydaje większe. Ale to jest pług PZ5A, czyli właśnie takie coś jak mamy. Podorywka taka 5-skibowa do ursusików. No i kopaczka gwiazdowa, ale zawieszana i napędzana odwałka WOM-u. To jest kopaczka Bolko. To też chyba Pionier, tak, Strzelce Opolskie to też produkowały. No i cały przegląd ciekawych kopaczek konnych. Tutaj też mamy LB20 z Tarnowa. Mamy taką pokrywę, że tak powiem, z tej kopaczki tylko, tego typu, z takim odlewem. LB20 ZM Tarnów. Ale mamy też kopaczkę tą wrocławską z Wodomierzy i ona wyglądem jest chyba wzorowana nawet na tej kopaczce. Tu Pionier tradycyjny. To jakby najpopularniejsza chyba kopaczka. No i takie ciekawsze z napędem na wierzchu. Niemieckie. Tu jest Harder kopaczka. Tutaj też z takim ciekawym systemem. Chociaż ta też ma taki ciekawy system gwiazdy. Który tutaj tak ciekawie jest zbudowana. Z takim chyba elementem amortyzującym. Tutaj dodatkowo jest taka gwiazda. No. Tutaj widać, bo te elementy w tym miejscu to zdaje się są takie amortyzujące tam te łapy, że tak powiem. A tutaj jest z kolei coś takiego chyba na zasadzie planetarnego mechanizmu, który obraca tymi łapkami. Także też coś takiego ciekawego. Czas powstania teoretycznie tu jest tak napisane, przed 1914 rokiem i tamta również. Tylko tamta wygląda tak bardzo archaicznie, a ta przez ten mechanizm trochę już inaczej. Aczkolwiek ma za to obudowę drewnianą, tutaj drewniano-blaszaną, także to też dodaje trochę uroku. No i kopaczka LB20, ta wzorowana na Lancu, tak myślę, że wzorowana na Lancu, fabryka Wodomierzy we Wrocławiu, czyli taka jak my mamy. I widzicie, że ona jest bardzo podobna tą pokrywą do właśnie tamtej LB z Tarnowa. To jest taka dodatkowa produkcja wrocławskich zakładów Wodomierzy, które mają bardzo długą historię, bo to w ogóle była wcześniej niemiecka fabryka przed wojną. Wiadomo, że później upaństwowiona po wojnie i tam produkowano m.in. właśnie taką armaturę i Wodomierze, no a dodatkowo właśnie sprzęt rolniczy, nawet militarny chyba przez jakiś czas, bo to kiedyś tak upychano, co się dało. Tu sieczkarnia, nie wiem nawet jakiej produkcji. Coś tu jest umieszczone, natomiast nic mi to nie mówi. Często sieczkarnie mają na tym kole jakieś oznaczenia. To jest sieczkarnia typu toporowego. Ale nic mi tutaj więcej z jakimiś przekładniami jeszcze do regulacji, że tak powiem, podajnika, bo tam jest ten podajnik od tamtej strony. Brakuje jeszcze tej całej lady, tego koryta. No i tutaj też widzę, tak świeżo chyba odrestaurowana, w bardzo fajnym stanie. Pierwowzór, tak myślę, pierwowzór, chociaż on bardziej przypomina Pioniera tutaj z zaokrągloną tą budową przekładni. Właśnie Lance LK20.
I to myślę, że to jest tyle, jeśli chodzi tutaj, co mogę Wam pokazać z tego pawilonu leśnictwa. Bardzo Wam polecam to Muzeum Rolnictwa tutaj na Podlasiu, w Ciechanowcu. Oczywiście kiedyś Wam pokazałem fragment kolekcji traktorów. To muzeum tutaj to jest fragment, po drugiej stronie ulicy jest całość. Tak więc polecam. Polecam i polecam również publikacje. Było o ciągnikach, które tutaj są w muzeum. Jest teraz o silnikach stacjonarnych i kilka innych. Mają też takie fajne ulotki o tych modelach różnych, które można tu obejrzeć. Tak naprawdę polecam. Na jakieś, może teraz jest już zimno, ale na jakieś wakacyjne wypady gdzieś przy okazji tutaj, czy na Mazury, czy gdzieś w te rejony, to naprawdę wpiszcie sobie, że tak powiem, w rozpiskę wyjazdu. O, i tam jeszcze pominąłem prasę, taka jak nasza. No myślę, że grzechem by było już pominąć jeszcze ten eksponat, czyli silnik tego typu tutaj. O, jest nawet tabliczka. Teraz będziemy wiedzieli, co to za silnik. Darmstadt. Silnik. Tutaj z tej strony jest cała jakby aparatura tego silnika. Koło zamachowe. Mogę się tylko domyślać, bo pewności nie mam, że ten silnik napędzał. Tu widzicie, jest układ zaworowy, jakby rozrząd tego silnika, wtryskiwacz, regulator obrotów u góry, to z czerwonym tym kapturkiem. Takie dźwigienki w ogóle ogromne, z takimi korytkami, które pewnie miały filc, i tam się smarowało w ten sposób. Głowica taka płaska. A tutaj podejrzewam, że służyło to pierwotnie do napędu. O, tutaj jest opis. Jednocylindrowy, leżący, czterosuwowy. No widać po zaworach, o, że to raczej można się już od razu domyślać. 35 koni przy 330 obrotów na minutę. I to jest napęd traka, czyli właśnie tego urządzenia. Trak to taka piła do cięcia drewna. Możecie zobaczyć mniej więcej, jak to wyglądało. Wózek, no i piły. Pewnie dzisiaj już to o wiele inaczej wygląda, ale kiedyś takim czymś można było przetrzeć materiał na deski. Widzicie, część mechanizmów jest w ogóle pod ziemią, jakby poniżej poziomu.